Moi drodzy, nauczyliśmy się odczytywać dane z wykresu i nanosić dane na wykres. No i sprawdziliśmy, że wykresem relacji proporcjonalności takiej y równa się k razy x jest linia prosta. No i zrobiliśmy to mniej więcej między innymi po to, żeby przekonać się, czy Nasze obserwacje potwierdzają fakt, że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości. Tutaj małe O i duże O to oznaczają małą bombkę i dużą bombkę. Była jeszcze średnia bombka. Mierzyliśmy trzy bombki. bombki trzech rozmiarów. Siłę wyporu. No i rozumowanie, przypominam, było takie, że y y jeśli Siła wyporu jest proporcjonalna do objętości bombki, a objętość kulistej bombki jest proporcjonalna do trzeciej potęgi do trzeciej potęgi średnicy, no to siła wyporu jest proporcjonalna do trzeciej potęgi średnicy. No i tutaj zgromadzone są nasze pomiary, ja się może przymknę. A tu wykres. Sporządzony w oparciu o te pomiary. To znaczy, na wykresie na osi X są zaznaczone wartości trzeciej potęgi średnicy w centymetrach sześciennych. W przypadku bombki o średnicy 60, 6 centymetrów, to jest 216 cm sześciennych no i tak dalej i tak dalej a na osi y siła wyporu w newtonach czyli wartość średnia tak naprawdę siły wyporu zmierzonej przez wszystkie trzy zespoły no i jak widzicie te wasze pomiary doskonale układają się na linii prostej z czego można wywnioskować że Siła wyporu i objętość są wielkościami proporcjonalnymi. Siła wyporu i objętość ciała zanurzonego w wodzie, a zatem można powiedzieć, że hipotezę, która mówi, że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości zanurzonego ciała, uznajemy za potwierdzoną. No dobrze, no ale to nie jest jeszcze koniec naszych przygód z prawem Archimedesa, dlatego że Mamy z nim pewien kłopot, to znaczy no, wiemy, że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości zanurzonego ciała i mamy tutaj ten współczynnik proporcjonalności k i trochę nas niepokoi, że ten współczynnik nie jest bezwymiarowy. Jakby nie, nie bardzo rozumiemy skąd się wziął. Zwróćcie uwagę, że lewa strona tej równości to jest siła, którą mierzymy w newtonach, Prawa strona, po prawej stronie, objętość to jest objętość, coś, co mierzymy w metrach sześciennych, w metrach do trzeciej. Innymi słowy, ten współczynnik K musi przeliczać Newtony na metry do trzeciej. I jest pytanie, czy jesteśmy w stanie nadać mu jakąś lepszą interpretację. Otóż do tej pory poznaliśmy dwa pojęcia. Jedno z nich to jest gęstość, stosunek masy do objętości. Z tego by wynikało, że jeżeli chcemy na przykład zrobić z objętości masę, to musimy objętość pomnożyć przez gęstość. To nadal pozwoli nam tutaj po prawej stronie mieć iloczyn gęstości i objętości, czyli masę, no ale nadal tym razem ten współczynnik proporcjonalności będzie musiał przeliczać z Kilogramów na newtony, no ale mamy taki współczynnik, bo mamy ten uniwersalny współczynnik, który pozwala nam przeliczać masę ciała na jego ciężar w pobliżu Ziemi. Wiemy, że to jest taki współczynnik, który zależy od tego, w którym miejscu we wszechświecie się znajdujemy. Na Księżycu jest sześć razy mniejszy, no ale jak interesuje nas prawo Archimedesa w pobliżu Ziemi, no to możemy z niego skorzystać. No więc Koncepcja jest taka, że żeby zrozumieć, jak wygląda ten współczynnik, no to możemy spróbować najpierw, jaka jest interpretacja tego współczynnika. Możemy spróbować najpierw przeliczyć objętość na masę, to znaczy, dodając tutaj przed masą gęstość. Przy okazji, to nie jest literka P, tylko literka RO, grecka litera, którą Używa się do oznaczenia gęstości, żeby nikomu się nie pomyliło. Tak na mojej klawiaturze greckiej wygląda RO. No i była dyskusja, czego to jest gęstość. No mamy tutaj dwie możliwości. Jedna to jest gęstość tej bombki, druga to jest gęstość cieczy, którą zanurzamy tę bombkę. No doszliśmy do wniosku, że musi to być gęstość cieczy, dlatego że Mierzyliśmy bombki tych samych rozmiarów, ale różne zespoły wkładały do tych bombek różne liczby kulek, więc bombki miały różne masy, choć za każdym razem wystarczająco duże, żeby zatonąć, tonąć w wodzie. No, ale ich gęstości były różne, bo objętości były takie same czy też bardzo podobne, a masy były różne, więc gęstości były różne, a siły wyporu były takie same. Widać, że zależą tylko od objętości. W związku z tym, żeby to tak pozostało, to musi to być gęstość cieczy, i to sobie tu zaraz zapiszemy. No dobrze, czyli mamy gęstość cieczy, razy objętość, to już jest, to już jest, to już jest masa. No i teraz możemy z tej masy zrobić jeszcze ciężar, tak? Siłę. Dostajemy taki wzór. No i oczywiście tu może stać jeszcze jakiś współczynnik, który tym razem byłby liczbą, byłby uniwersalną, liczbą niezależną ani od tego, czy ta siła czy, czy, czy to prawo Archimedesa badamy na Ziemi, czy na Księżycu, ani od tego, w jakiej cieczy zanurzamy nasze ciało. No jest faktem, że że ten współczynnik równa się jeden, no i to też można ustalić, po prostu porównując siłę wyporu z wielkością po prawej stronie. No, na razie po prostu zapiszmy to tak, jak jest. Będziemy chcieli sprawdzić jeszcze prawdziwość tego wzoru, to znaczy nie możemy się przenieść na księżyc w żaden łatwy sposób, ale możemy sprawdzić, czy rzeczywiście siła wyporu jest proporcjonalna do gęstości cieczy, bo to też jest pewna relacja proporcjonalności, tylko tym razem. Ona mówi, że siła wyporu jest proporcjonalna i do objętości ciała, które się zanurza w wodzie, i do gęstości cieczy, no i do tego współczynnika proporcjonalności, tak, to znaczy jakby no, intensywności, z jaką siła grawitacji działa na masę. Otóż będziemy to mogli zrobić, dlatego że mamy różnego rodzaju ciecze. Ja spróbuję dostarczyć ciecze. Trzy różne ciecze o trzech różnych gęstościach. No jedna z nich to będzie woda, 1 gram na centymetr sześcienny, drugi to będzie mocno posolona woda. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że można spokojnie osiągnąć gęstość 1,2 g na centymetr sześcienny, ale być może posolimy tę wodę średnio i osiągniemy też jeszcze jedną ciecz o jeszcze jednej gęstości, na przykład 1,1 g na centymetr sześcienny. No i będziemy poszukiwać cieczy o gęstości mniejszej od gęstości wody. Ja myślę, że dobrą, do, dobrym kandydatem na to, to będzie po prostu alkohol, który ma gęstość tam rzędu 0,9 g na centymetr no sześcienny. Jeżeli zmierzymy dokładnie siłę wyporu w tych wszystkich trzech cieczach tej samej bombki, no i sprawdzimy, czy znowu, na wykresie siły wyporu, tym razem względem gęstości cieczy, otrzymamy linię prostą. No, na razie nasza hipoteza robocza ma taki kształt prawa Archimedesa, właśnie, a mianowicie na ciało zanurzone w wodzie działa skierowana do góry siła wyporu, której wartość równa jest ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało. No i jeszcze raz, jak do tego doszliśmy. No, objętość ciała to jest zarazem objętość cieczy, która musi zrobić miejsce na to ciało, jeśli ciało się zanurza w wodzie, i to yy, yy, w, o tym właśnie mówi to słowo wyparte, tak? Ciecz wyparta to jest ta, która musiała zrobić miejsce, żeby ciało mogło zanurzyć się w wodzie, i objętość tej wypartej cieczy jest równa objętości ciała, bo to dokładnie taką objętość. Objętość ciecz musiała zwolnić. No jeśli pomnożymy to przez gęstość cieczy to dostaniemy jej masę, a jeśli pomnożymy przez ten współczynnik między y y y masą a ciężarem to dostaniemy ciężar cieczy wypartej przez to ciało. No i to jest właśnie treść prawa Archimedesa. No, pozostaje nam jeszcze zweryfikować czy rzeczywiście ten wzór wygląda w ten sposób, czy siła wyporu jest proporcjonalna także do gęstości cieczy.